Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Nojty. Sądzę, że się nie spodziewaliście, ja też nie. Robię testowe nagranie, ale jeżeli je widzicie, to znaczy, że test się udał. Jeżeli ma powyżej pół godziny to nagranie. Coraz lepiej jest z łapkami, małymi kroczkami, ale stwierdziłem, że zrobię testowe nagranie z Nojty. Jeżeli dam radę je wytrzymać, to będzie git i może raz na jakiś czas ta Nojta po raz kolejny na kanale się pojawi, bo kurde, taka fajna giera, a dosłownie chwilę po tym, jak wyszła, te problemy moje z łapcami się pojawiły i dupson. Co my w ogóle mamy tutaj za bronię? Niestabilny kryształ. Przepraszam, na rusce numer 2, który jest spoko nawet, szczerze mówiąc, do rozwalania różnych rzeczy. Oj, czemu to od razu wybuchło? Tak naprawdę nic nie zrobiłem. Nie mam zielonego pojęcia, czy to się nagrywa w ogóle, bo dawno no i to nie nagrywałem. Nagrywa się, dobrze, mam wszystkie ustawienia jeszcze zapisane. Od razu różka na samym starcie. Napływ powietrza, beznadziejne. Ole, to różka jest bardzo dobra, jeżeli tylko jakieś tanie spele do niej zgarnę. I napływ powietrza, szczerze mówiąc, jest całkiem fajny, bo na przykład właśnie z ogniem nieźle działa, bo możemy podpalać wszystko w okolicy, łącznie z nami, więc jest świetnie, świetnie. Mówię, dawno nie grałem w Noite, naprawdę dawno. Potem jak skończyłem ją nagrywać, no z uwagi na te problemy zdrowotne, troszkę jeszcze Noite oglądałem. Rzeczywiście tam znalazłem jakiś kanał, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, ale siedziałem dosyć ostro tam i tłukłem oglądanie właśnie tej Noity, jeżeli tak to można nazwać. Bo bardzo tę grę lubię. I ja akurat jestem jednym z tych typów widzów, chyba tych, którzy mi się kojarzą z mojego kanału, czyli właśnie Ryfek Odkrywaj Sekrety. Ja właśnie lubiłem Noite oglądać, tak wiecie, jak ktoś sobie chodzi, coś tam komentuje, coś tam gada do siebie. I to mi wystarczało, żeby się z tej Noity bardzo, bardzo cieszyć. Dziś w ogóle nagrywam. To jest śmieszne. Miałem iść już spać dawno temu. Jest godzina 4:20 w tym momencie, 4:21 dokładnie. Jak nagrywam? W nocy oczywiście, nie po południu. I ja nie wiem, no wstałem dzisiaj o godzinie normalnej, o 9. Spałem 7,5 godziny, czyli niby też normalnie, w miarę. A po prostu ja nie wiem, co jest o tej godzinie, że ja nie mogę spać. Ja mam tak czasami, dzisiaj, no, mam tak praktycznie każdego dnia, że o tej godzinie 21, 20, no tak od 19 do 22, tak? Jakoś w tym przedziale czasowym zawsze mnie złapie tak na godzinę. Taka przymuła niesamowita, żebym po prostu zamknął oczy i naprawdę bym zasnął w 3 minuty. Jak ja bym chciał, żebym mógł się tak czuć na zawołanie. To jest najpiękniejsze uczucie, gdy się w takim stanie zasypia, bo po prostu to łóżko cię wtula, jak po jakimś treningu mega mocnym się czuję. Tylko tak, jak sobie myślałem o tym dzisiaj, to tak się czuję wtedy umysłowo, że jakby ciało ma siłę, ale głowa już nie ma jakby siły myśleć i po prostu bym się położył momentalnie, bym zasnął. Natomiast w nocy jest odwrotnie. Głowa myśli, a ciało mam zmęczone. Nie wiem, czy to ma sens, nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to porównać do siebie. Ja tak mam. No i co? Jak na razie bardzo fajnie. Różdżki mamy średnie, szczerze mówiąc. To podstawowa jest miara dobra, bo ten pocisk rzeczywiście bije zdecydowanie więcej niż ten startowy inny, nie pamiętam jak się nazywał. Tu nie jestem w stanie chyba dotrzeć. A wszystkich widzów, którzy doszli w przeciągu ostatnich, może nie wiem. Dobra, to jestem bezpieczny, raczej. Wiecie co, ja nie będę ryzykował, ja się obleję wodą i o, powinno być ok. Rozwalmy to. Halo! Super. O, tutaj też nie mam dostępu. I ta różka wygląda całkiem fajnie, więc ja miałem z chęcią. Sędzia bym się do niej dostał. Różka dużo slotów, ale bardzo słaba, szczerze mówiąc, i mi się nie podoba. I trotyl mi jest mało przydatny. Jak mam ten niestabilny kryształ, on mi w zupełności, Boże, w większości przypadków wystarcza na rozwalenie różnych przejść. I wracając do wszystkich widzów, którzy dotarli może w ciągu ostatnich paru miesięcy, chociaż dużo niestety ich nie ma, czujesz się nieufnie, o co chodzi? Przyrostu widzów zbyt dużego nie mam, ale ci, którzy są, oglądają niesamowicie. Ja to powtarzam od, nie wiem, pół roku. Z jednej strony super, bo naprawdę zaangażowanie widzów,
którzy są, jest ogromne, naprawdę. No szczególnie po tym Isaacu widać, on robi jak na ilość kanału, super wyświetlenia. I to praktycznie każdy odcinek. Ale chciałbym jakoś dotrzeć do nowej widowni. Czuję się, że troszkę przegapiłem ten szał na Among Us, troszkę przegapiłem szał na Fazmofobię. Dwie gry, które bardzo lubiłem grać na przykład z widzami na Discordzie, ale jakoś nie czułem potrzeby nagrywania. O, nie czułem potrzeby, to jest dobre. Miałem wtedy co nagrywać. Chciało mi się cały czas grać w Isaaca, w inne gry, jeszcze wtedy też przecież, no i te właśnie nagrywałem. Mówię, nie ma co się na siłę wwalić w trend. Najwyżej po czasie coś ogarnę i może rzeczywiście, może jeszcze coś z tych gierek się pojawi. Dobra, my w ogóle jesteśmy tutaj na tych opuszczonych kopalniach i tu zazwyczaj byłoby fajnie pójść, bo mamy to Kiłaskiwi, czyli jesteśmy w stanie całą wodę tutaj ogarnąć. Tylko ja nie mam możliwości widzenia tego, co się dzieje tam. Jest tam mega ciemno, albo musielibyśmy mieć... Ała! O Jezu, jak on palnął za 20 ponad punktów obrażeń. Jak w ogóle tam się dostać? Może zrobię tak? Może zrobię tak? Super. O, i tak właśnie chciałem zrobić. Tu się chcę dostać. Dobra, jednak ten niestabilny kryształ zdecydowanie mniej rozwala, niż mi się wydawało. Co ja jeszcze mam za różdżki? Napływ powietrza. Mogę na przykład to przesunąć... O, nie chciałem tak zrobić. Nie, napływem powietrza tego nie jestem w stanie przesunąć, jestem natomiast w stanie to aktywować. Bardzo trudno jest wycelować tym niestabilnym kryształem i... No serio, ja myślałem, że on ma zdecydowanie większy zasięg eksplozji, a tutaj... No tak specjalnie dużo to nie robi. Wracając, żeby tam cokolwiek widzieć, musielibyśmy znaleźć albo... różdżkę, która pozwalałaby nam widzieć, czyli wszystko widzące oko, jakoś tak się ten spell nazywa. Albo musiałbym się wrócić na sam początek, wyjść w lewą stronę i pójść do drzewa i tam znaleźć jajo robaka. I wydaje mi się, że to zrobię. Znajdę jajo księdza robaka. Jeszcze Polska nie zginęła. Podoba mi się to, że niektórzy widzowie, którzy zostają ostatnio wspierającymi, albo po prostu dużo widzów mam, którzy nagle zaczęli mieć niki postaci z Kapitana Bomby. I mi to naprawdę bardzo pasuje, a ja naprawdę bardzo późno zacząłem tak na poważnie oglądać Kapitana Bomby, bo rzeczywiście jak go oglądałem tam za dzieciaka, jak leciał na forfanie, to oglądałem, ale tam się raczej śmiałem z tych żartów, że ha, dupa powiedział, coś w tym stylu, nie? Teraz naprawdę widzę drugie dno. To jest trochę tak jak z oglądaniem bajek dla dzieci, gdy się już jest dorosłym. Na przykład takie Eda i Eddie, to jest najlepszy przykład. Pamiętam jak oglądałem Eda i Ediego z moją narzeczoną parę lat temu. My tak go oglądamy ten serial. To był mój ulubiony serial jak byłem dzieckiem. Nic nie lubiłem tak bardzo jak Eda i Ediego. Nie wiem, Laboratorium Dextera i Atomówki. To były moje naprawdę święta trójca, jeżeli chodzi o kreskówki na Cartoon Network i w ogóle. Ale jak oglądaliśmy jakiś tam losowy odcinek Eda i Ediego, które na szczęście są na YouTubie dostępne. No, byliśmy w szoku, że niektóre takie kawały sądzę, że w dzisiejszych kreskówkach mogłyby nie przejść. O, może tak to bym powiedział. Ej, dobra, bo ja stąd chciałem wyjść, a chyba się tutaj będę kręcił kompletnie bez sensu. No mogę zaczekać, aż tu się wszystko spali. Co my tu w ogóle mamy? Bo tak nie patrzyłem. Feromon. Ja w ogóle feromonu nie chcę. Ale to feromon sobie po prostu weźmiemy i... weźmiemy feromon i... Co zrobimy? O, płonę, płonę! Woda. Dobra, lecimy dalej. Feromon sobie weźmiemy i wylejemy. Jak trafi się jajo potwora, mam nadzieję, że tam oczywiście nie będzie z tym problemu. To wyleję feromon, albo może nawet zrobię to już teraz, żeby to się wylało tutaj. I wleję do tej butelki po feromonie krew potwora, jeżeli uda mi się go zabić oczywiście. Mam nadzieję, bo będzie trochę przypał jak padnę na tym potworze, ale aby tak nie było. Zdrowia dużo nie mam, jak się przywoła ten wielgachny potwór, to trochę przyps będzie. W ogóle powiem wam, że troszkę lepiej zaczęło się robić. O, tu jest w ogóle śnieg teraz? No zimno, no to jest śnieg, ciekawe. Nigdy tu śniegu nie było. Jeden chyba update wyszedł od ostatniego mojego czasu, jak grałem.
Ale nie wiedziałem, że tutaj coś się w tym stylu pojawia. O Jezu, ja tu ledwo co jestem w stanie dotrzeć. Ale dobra, nieważne, bo przecież... A ja nie tutaj nawet powinienem pójść, co ja robię? Dobrze, że zamkniła z kiwi, bo ja bez tego bym teraz... Czemu to zamarza? Halo? Weź mnie nie załamuj. Czemu to zamarza w okolicy? Nie mam zielonego pojęcia. Ja teraz nie będę w stanie się tutaj wydostać stąd. Cała mi tu woda za... Ale to jest w ogóle bez sensu, aż ścięło tutaj. Musiała gra pomyśleć. A może to nawet i dobrze? Łatwiej mi chyba będzie wyjść. Ciekawe, że to się tak zimno zrobiło. Jaki mam skill tutaj? Kula śluzu. Kula śluzu... Chyba powinna właśnie bez problemu działać i to wyżreć delikatnie. Chociaż widzę, że tak średnio sobie daje radę. Chyba najlepszym moim po prostu rzeczywiście pomysłem będzie używanie tego podstawowego pocisku i zaczekania, aż to wszystko się roztopi. Ja już wiem też, żeby nie podchodzić do tych kawałków lodu, bo raz na nagraniu, które nie wypuściłem, bo tam jak wiecie, jak miałem na przykład dwa podejścia z rzędu po 10 minut, no to mówię, dobra, nagram trzecie od zera, jakby nigdy nic i tych nie wypuszczę, bo nuda. Raz miałem strzałę na różdżce, która wywoływała trzęsienie ziemi. I pamiętam, jak łatwo dałem się wtedy zabić. Naprawdę miałem prześwietne podejście, miałem masę fajnych perków ze świątyni. Ale lak, ale lak, ale srogi lak, co tu się dzieje w ogóle? Oj, chyba gra tego nie ogarnia. Jeden FPS, dobrze jest, lecimy dalej. No nie, no przepraszam, że tyle tu będę wychodził. Dobra, może wiecie co, spauzuję nagranie i po prostu wyjdę. Odpauzuję, jak już wyjdę, o. Dobra, w końcu mi się udało wydostać, bo przecież to jest jakaś masakra. Zastanawiam się, czemu tu się zrobiło tak zimno? Czy to jest taka zmiana na stałe, czy może wiecie... To jest zależne od świata i... Akurat teraz... A gdzie jest jajko? A gdzie jest... Nie mówcie mi, że całą tą drogę szedłem kompletnie bez sensu. Uuu... Tu coś jest innego. Tu jeszcze nie byłem. Naciśnij A, aby podnieść wieczne bogactwo. Zyskujesz coraz więcej złota, ale pada na ciebie straszna klątwa. Portal z powrotem na górę? O co chodzi? o nie, ja wiem co to jest, ja wiem co to jest! Mogę tu wejść? Nie, no to już jest przegrane podejście, elo, nie? Wszystko wokół zamieniam w ten. Wszystko wokół zamienia się truciznę, każdy blok i jeżeli to jeszcze nie jest aż takie złe, jeżeli chodzi o zwykłe bloki, tak jeżeli chodzi o płyny jakiekolwiek, to jest makabra, to są te takie skażone bloczki, o właśnie tutaj, skała z klątwą chciwości, wystarczy, że się znajdę w okolicy tego i już otrzymuję obrażenia i to bije naprawdę dużo, tak jak sami widzicie. Dobra, to jest naprawdę bez sensu, ja tu już przegrałem raczej, ale... No nic, postaram się jakoś coś tutaj zrobić. Idziemy do świątyni, tu się muszę też ruszać. Kryształ z klątwą chciwości, mogę go rozwalić? Mam nadzieję, żeby pozbyć się tej klątwy. I chyba tutaj jestem bezpieczny, tak mi się wydaje. A może z tym kryształem jestem bezpieczny? Postaram się go zaraz rozwalić, bo nie wiem, może jak rozwalę ten kryształ z klątwą chciwości, to... O, klątwa schodzi, powiedzmy, że chwalmy Pana. Już się bałem, że będę musiał do końca gry z tą klątwą chciwości chodzić, a to jest naprawdę tragedia. Wracając, co my tutaj mamy? Nic ciekawego tak naprawdę. Różdżki, o, ta jest nawet niezła. Ładowanie many dosyć słabe ma. Ta też ma ładowanie many, ale słabe ładowania many. Jest różdżka z wiertłem niby, ale to wiertło takie... A czemu mi tutaj od razu tabulator włączyło? Co to jest? Bez majsterkowania przy różdżkach. A to jest bez sensu, to ja chcę właśnie majsterkowanie przy różdżkach. Więcej wstrętu oraz koniec odpychania. Nie no, bym to zmienił na coś lepszego. Naboje zemsty, fazowanie albo wskaźnik. Ale podpisz w ogóle co to robi, teraz dopiero ogarnąłem. Twoja różdżka wytwarza wiązkę światła, która pomaga w celowaniu. Nic ciekawego, pociski zdają się przez ciebie przechodzić. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wrogowie, którzy zranią cię pociskami, zostaną ostrzelani własnymi pociskami. Jezu, brakuje mi zaledwie 12 golda, żeby jeszcze raz to zmienić, bo to naprawdę nie jest nic ciekawego tutaj.
Jedyne, co mógłbym zrobić, to zmienić sobie różdżkę, bo ta różdżka jest zdecydowanie najlepsza. Na nią założyć tutaj te pociski. Ładowanie ma mniejsze niż opóźnienie, więc lepiej jest mieć jeden pocisk niż więcej. I strzelamy całkiem fajnie tutaj. Ta różdżka będzie do wyrzucenia w ogóle. Różdżka z kwasem może być. Różdżka z kwasem może być, bo mi się przyda po prostu do przechodzenia przez różne pomieszczenia i wydaje mi się, że te dwie różdżki będą miały do wyrzucenia i tu serio, no nie ma nic ciekawego, tak jak na pierwszy rzut oka mi się nic nie jakoś specjalnie nie widzi. Może po prostu czegoś nie widzę, bo gram w tę grę pierwszy raz od chyba 2,5 miesiąca. I co tu tak to bierzemy? Nie wiem, pociski zdają się przez ciebie przechodzić. Wezmę to, bo może to oznacza, że czasem jak mnie przeciwnik zamiast trafić, po prostu ten pocisk przeze mnie przejdzie i będę miał luz. Skąd się wzięła cała ta woda? No nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że mi powiecie. Dobrze, weźmy tę wodę do butelki, bo mi się przyda, jeżeli się gdzieś zatruję. Tu jeszcze szczuraki żyje? Chyba nie. Czy to mi pozwala przejść przez ten... No, teoretycznie tak, ale to mi zajmie nie dość, że bardzo dużo czasu, to jeszcze będę tworzył w okolicy truciznę, ale wydaje mi się, że te różdżki przy górnej części mapy w tej lokacji nie są dostępne bez właśnie takiego przechodzenia, więc szybko się dostanę tylko do tej różdżki. No już drugi raz takiej akcji raczej nie będę robił, a że sobie tutaj jeszcze postoję, tak to mi łapka się trochę odpocznie. Różdżka, która mi się zazwyczaj podoba, te różdżki już w miarę rozpoznaję po wyglądzie. Podoba mi się różdżka zawsze, gdy jest po prostu różdżką, która ma szybkie przeładowanie, a to jest jedna z tych różdżek, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, powinienem być już w stanie tutaj przejść. Co tu mamy ciekawego? Ładunek mrozu to jest dobra rzecz. Mega niskie opóźnienie. Ładowanie już trochę większe, ale różdżka naprawdę fajna. Daję pociskowi ładunek mrozu, który zostaje uwolniony przy uderzeniu. To jest, słyszałem, że efekt mega mocny. Ze spelem macka? Coś w tym stylu. Rzadko kiedy go miałem. No ale mając taką różdżkę, będę na niego, mam nadzieję, że zwracał trochę bardziej uwagę. Może coś się ciekawego trafi. A na to piętro wydaje mi się, że... Na ten biom raczej. W zupełności mi wystarczy to, co mam. Chociaż nie będę narzekał, jeżeli trafi coś lepszego. Czemu tak spadłem nagle? Mi się skończyło chyba po prostu lewitowanie, tak mi się wydaje. Jezu, drugi raz ten wielki szlam, no porąbało was. Ale co jest najciekawsze, te dzieci, które z niego wychodzą, również dają golda. Jak byłem młodszy, pamiętam, jak grałem w Diablo 2, jak chciałem oszukać system. Ja lubiłem zawsze, jak jakieś miałem gry, to lubiłem grindować niesamowicie długo na jednym poziomie. A żeby przechodząc na drugi... jesteś niebezpieczny. Żeby przechodząc na drugi poziom, mieć luźniej później. Dziś już tego kompletnie nie mówię, właśnie dzisiaj kompletnie odwrotnie gram. Ale wracając, jak grałem w Diablo 2, najbardziej podstawowymi tam przeciwnikami są upadli, takie chochliki małe. I Jezu, skąd tu tyle golda w ogóle? Nie to, żebym narzekał, ale spoko. Najbardziej podstawowymi przeciwnikami byli upadli i byli też szamani upadłych, którzy tych upadłych wskrzeszali i zawsze mówię, a ja to tutaj pobajeruję, nie będę musiał nigdzie chodzić za przeciwnikami. Postoję po prostu tak, żeby szaman był na krawędzi mapy, mnie nie bił, ale tych upadłych obok mnie wskrzeszał. Tutaj nie podchodzę. Ale niestety tam właśnie kolejne zabicie wskrzeszonych przeciwników kompletnie nic nie dawało. Ani więcej lutu, ani więcej expa, ani więcej golda, no nic. I tak to zazwyczaj było w każdej grze, więc bardzo mnie dziwi, że tutaj jest przeciwnik, który chyba w nie... Jezu, skąd tu tyle tych ludzi? A oni stąd tę wodę wzięli. Okej. No to fajnie. Dobrze, stamtąd poszedłem. Przecież ja bym padł od takiej eksplozji piorunu momentalnie. Nie no, dobra, to tu się już robi naprawdę niebezpiecznie. Hmm.
Dobra, postaram się go zabić z zasięgu. On jakoś specjalnie dużo zdrowia nie ma. Poza tym jest na tyle fajny, że jak nie ma z nami linii wzroku centralnie na wprost, to kompletnie nic nie robi. Ale przypał trochę, bo to jest naprawdę silny przeciwnik jak na ten poziom. O Jezu, i tutaj jeszcze gniazdo tych ostrz, co tam to się nazywa, nie wiem jak, tych larw ognistych, nienawidzę tego najbardziej chyba na tym piętrze. Dobra, bo tu się naprawdę niebezpiecznie robi, strasznie dużo zdrowia straciłem. Dobrze, tą wodę trochę wylałem. Trzeba zabić to gniazdo, bo miał mega problem za moment. O, a właśnie to gniazdo działa zupełnie odwrotnie, nie? Że gniazdo bez problemu jest w stanie wywalać non-stop przeciwników, a jednak ci przeciwnicy nam golda dodatkowego nie dają. Pierwszy raz to widzę, co to jest? Esencja w potęgę. Nie wiem, kupię, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Zwiększa obrażenia zadawane przez pocisk na podstawie liczby pobliskich stworów. Niesamowicie wielkie zużycie many, 110 many. O Jezus, ja z tym zrobię. A to co to jest? Wybuch trucizny, nic ciekawego. No truciznę mam wokół siebie. Sfera energii z odliczaniem, gdyby to była zwykła sfera energii, to bym z chęcią ją wziął. Ale takie z odliczaniem, nie za bardzo. Postaram się tutaj przebić na szybciocha. A może tak, o nie, skała to po prostu jest skała, okej. Co tu mamy oprócz skały? Potrójne zaklęcie z rozrzutem, nic ciekawego. Postaram się tutaj przebić. Nie wiem, wypadałoby w okolicy znaleźć jakikolwiek HP up, bo ja oprócz HP upa w świątyni nie znalazłem tutaj kompletnie nic. O, i co ciekawe, ten pocisk, z którego strzelamy, może być nieskończonym generatorem wody, jeżeli dobrze rozumiem, bo ten szlam toksyczny, gdy jest w wodzie, zamienia się w wodę. O nie, 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 to już będzie naprawdę niebezpiecznie. Ten szlam toksyczny zamienia się w wodę. A każdy ten pocisk generuje bardzo, bardzo małą ilość tego szlamu. Co ciekawe, z tego przeciwnika coś leci, ale to chyba bagno leci. Dobra, tutaj powinienem być bezpieczny. Ja nie mam nic, co eksploduje na sobie. Oprócz tego kiła z kiwi, więc wystarczyłoby, żebym przesunął w jedną stronę raz kółko myszy i byłoby bardzo źle. Dobra, wypadałoby tutaj... O, widzę, że tam ten ziomek nie lubi innych przeciwników. O właśnie, chciałem tutaj podpalić ten proch strzelniczy, bez problemu, teraz się możemy do kolejnej różdżki dostać. I jaka to jest dobra różdżka. No może nie jakaś specjalna, ale jakby tam taki pocisk w miarę mocny, który kosztuje ze 100 many, bo ona ma ładowanie many genialne, tylko że maksymalna mana jest taka średnia. Pocisk na nim też nie za ciekawy. Znaczy ja bardzo lubię oczywiście ten pocisk iskrowy, bąbelkę iskrową, czy jak tam się nazywało. Ale no do tego raczej trzeba mieć jakieś fajne modyfikatory i na pewno to nie jest jeden z tych speli, na którym będę używał modyfikatora na... W ogóle czemu był taki trochę niewidzialny? To nie jest na pewno spell, na którym będę używał modyfikatora na zwiększenie obrażeń zależnie od ilości przeciwników w okolicy. Ja nie wiem, czy on był po mojej stronie, czy co? Wolałem go zabić, bo jeszcze by we mnie strzelał. Pierwszy raz widziałem tego przeciwnika w ogóle. Dobra, wejdźmy na tą grzybową pieczarę. Na chwilę dosłownie. Powietrze jest wyjątkowo wilgotne, czyli pociski nie lecą zbyt daleko. Okej, okej. Ojejciu, jejciu, jejciu. To nie będzie fajna miejscowa. A taki przeciwnik jest akurat bardzo dla mnie problematyczny, bo ja nie mogę bić na duży zasięg, bo powietrze jest wyjątkowo wilgotne. A on ma to gdzieś, bo jest bliska. Dobra, no nie, nie, nie. Szybko sprawdzę tylko różdżkę i idę sobie stąd. I różdżka, opóźnienie 002. Ale ładowanie beznadziejne. Wziąłbym tę różdżkę tylko po te wiertła. Mimo że one są z odliczaniem, czyli są zdecydowanie gorsze, ale to mam 600 maksymalnej many i mógłbym coś tam niby tym wiercić. Bardziej to się przyda, raczej jak ta kula śluzu. O, 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 o. Dobra, ja stąd spadam, nie mam zamiaru się z tobą bić. Nie mam pojęcia, jak się powinienem z tobą bić, więc dam sobie spokój. Ja sobie wracam do swoich miejsc, w których się czuję bezpiecznie. Nie, nie, proszę, nie goń mnie, ja naprawdę nie umiem z tobą walczyć. On ma jakieś pole siłowe. No i tu już po mnie chyba.
Jest świątynia, ale ja... O, może i chcę przejść do świątyni? No, chyba chcę przejść do świątyni. Mam dosyć tego levela, idziemy dalej. Zwiększę sobie zdrowie. Pieniędzy mamy naprawdę sporo, może coś mi się uda ciekawego kupić. Co tu mamy natomiast? To jest zazwyczaj fajna różdżka. Ale to jest średnia. Podwójne zaklęcie. Bardzo małe ładowanie many. Świetlne wiertło zwykłe. Zawsze trzeba to kupić. No naprawdę, ja nie wyobrażam sobie tego nie kupić. Co to jest? To jest przyciągający pocisk teleportacyjny? Przyciąga uderzony cel w swoim kierunku. Nie, podziękuję chyba. I tutaj, no te zwykłe pociski, więc nic ciekawego. Ale różdżka sama siebie też jest słaba, dobra, nieważne. Ta różdżka jest mega ciekawa. Nie ma tasowania, dwa zaklęcia na rzut. Jakieś zerowe opóźnienie. Ale chyba i tak ta tutaj będzie lepsza. No to opóźnienie tutaj prawie 2 sekundy czekania. Chyba, że takiego bursta, no 600 many to pasuje do takiej różdżki. No kupię na pewno to, żeby po prostu wziąć te świetlne wiertła. Dzięki temu mógłbym tutaj pocisk zbić opóźnienie do zera. Chyba, że odwrotnie. A nie, bo to nie ma tasowania. Ha. To ma maksymalną manę świetną. To jest do tego dobre. Czas ładowania minus 0,17. Jeszcze coś na minus czas ładowania. O, i teraz mamy tak naprawdę różdżkę do non-stop świetlnego wiertła. I to się ładuje 500. To jest całkiem fajna różdżka do po prostu kopania, do bicia przeciwników z bliska. To ma opóźnienie jeszcze zmniejszane. Więc szczerze mówiąc, to jest zdecydowanie lepsze połączenie jak dla mnie. I mamy dwie naprawdę bardzo fajne różdżki. Jeżeli chodzi o tamtą, ja bym do niej wrócił, zostawił ją zamiast tej i tutaj dał coś po prostu do bursta. Oj, ciekawe czy to działa z tym. No teoretycznie zamraża przy mnie rzeczy. To jest chyba nawet okej. Eksperymenty z różdżkami. Strzelanie z nowo znalezionych, niezmodyfikowanych różdżek uzdrawia cię. Czy mam kolejne fazowanie? Wziąłem 2 razy fazowanie. I się zastanawiam, czy mam 2 razy większą szansę na to, że uniknę pocisku jakiegoś? Może i tak, może i tak. Dobra. A jak działa napływ powietrza z tym? Pcham te pociski trochę dalej, no ale nadal, no to jest jak dla mnie bez sensu. To jest zbyt dobre połączenie. Albo nawet nie pcham dalej, tak jest git. Ta różdżka zostaje do wiercenia, tak jak mówiłem. I na razie tak naprawdę tyle. Ja bym wrzucił tutaj jakieś te napływy powietrza, bo za dużo miejsca zajmują, jak będę miał coś lepszego do wzięcia po prostu. I to by było tyle. Mogę jeszcze tutaj światło dodać, bo to chyba dużej różnicy nie zrobi, a... No dobra, trochę zrobi różnicę, ale wydaje mi się, że opłacalna zmiana. No. Fajna sprawa. To zostaje. Na razie nie mam tutaj żadnego bursta dodania, nie mam żadnych świetnych zaklęć. Chyba, żebym dał po prostu te zaklęcia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i miał taką serię po prostu natychmiastową z tych pocisków. Tylko mi brakuje jeszcze jednego takiego pocisku. A nie, mam wszystko, idealnie. Dobra, to kupię tę różdżkę i tak zrobimy. Całkiem fajna sprawa. To jest bez sensu, beznadziejne ładowanie, beznadziejne statystyki. Tutaj mi się raczej nic nie przyda. Duży rozrzut to już bez sensu, ale zostawię, może jakoś coś tam z tego zrobię. I teraz tak, shotguna dajemy tu, do kopania jest trójeczka. O. A, bo to trzeba tylko 3 zaklęcia na rzut. Czyli muszę tak przytrzymać to. Ale co jest całkiem niezłe nawet. Dobra, idziemy dalej. Bardzo mi ciekawi to fazowanie, jak to działa dokładnie. To rzeczywiście sprawia, że pociski są mnie w stanie ominąć, bo jeżeli tak, to super. W śnieżnych głębinach jestem, już myślałem, że tutaj też jest coś pozmieniane i nie wiem. Bardzo dużo jest na przykład tych trucizny, bo już tutaj jakoś truciznę zauważyłem, ale wydaje się, że chyba jest wszystko standardowe. Dobra, przekopmy się tutaj do różdżki, bo już widziałem różdżkę na samym początku praktycznie. Cyk, cyk, cyk. A to przeładujmy. Dziwnie to działa, bo to tak ładuje jakby jednorazowo za to 500 naraz. Magiczny pocisk z odliczaniem.
A to może być śmieszne na ten burst. Duże zużycie many. Ale to dużo obrażeń też bije, nie? To jest całkiem fajne, wam powiem. To jest całkiem ciekawe, takich wąskich pomieszczeń, no. Coś tam moglibyśmy z tym kumać. Kminić raczej, Boże, kumać, co ja żaba jestem? Co żaba robi, kuma? Kumkurumku. Co? Nie mam pojęcia, co robi żaba. Nie mruczy. Kumczy? Co robi żaba? Czemu tu jest dwóch tych elektrycznych ziomali, którzy są mega niebezpieczni? Nie czuję się przy nich bezpiecznie, tyle mogę powiedzieć. Trochę przyspieszył, ja z chęcią je użyję. No ma trochę większy zasięg, więc... Chyba lepiej rzeczywiście czasami używać tej drugiej różdżki. Albo może rzeczywiście zmienię te różdżki od razu? To na długi zasięg jest super. A skoro mamy trochę przyspieszył, napijmy się. O Jezu, całe to przyspieszył wypiję. Gituwa. 200 sekund zwiększona prędkość poruszania się. Jezu, jak to bije ten spell, to jest bardzo dobre. Mega duży zasięg, dużo obrażenia. I z tego co widzę, te pociski z odliczaniem, gdy uderzą przeciwnika, to biją przeciwnika. Nie lecą jakby dalej, nie szukają kolejnego celu, tylko jakby zostają właśnie na tym jednym, który w tym momencie uderzyły. Ja już od tych, no właśnie, rur się... odsuwam. Co tutaj mamy? Różdżkę, która jest dobra. To jest lepsza różdżka nasza numer 4. Chociaż ładowanie ma trochę gorsze. Nie jest aż taka dobra. No, aż taka dobra bym powiedział, że nie jest. A jaki ma spell? Bo na nie spojrzałem. Przywołanie pustego jaja, czyli bez sensu. Do tego przywołania pustego jaja, wiem, że to ma jakieś tam synergie specjalne, że można tam... Na przykład, nie wiem, spele chyba do tego pustego jaja wkładać i potem tym rzucać? Już nie pamiętam dokładnie, wiem, że to mówię, ma jakieś takie dziwne synergie, których ja po prostu nie znam, więc... Nie będę jakoś specjalnie się tym przejmował w tym momencie. Dobra, jeden pocisk z tego jest w stanie to od razu rozwalić i to mnie interesuje. Niczym więcej nie muszę się przejmować. Dobra, póki mamy przyspieszium, zwiedźmy całą okolicę. Szczurki sobie pozabijajmy, bo to jest darmowy gold tak naprawdę. Mega łatwi przeciwnicy. Wydaje mi się, że szczury są łatwiejsze od tych ziomali na pierwszym piętrze. Tych takich fioletowych grzybów, które praktycznie nic nie robią, dopóki się do nich nie podejdzie i nie skoczą. Ale szczury nawet nie skaczą przecież. Ale takie, nie wiem, trudniejsze się te piętra wydają? Naprawdę silni przeciwnicy się tak trafiają. Nie czuję się tutaj zbyt bezpiecznie. Trudno trafić się z tym pociskiem, on strasznie szybko leci. Ja nawet nie jestem w stanie spojrzeć, jak on leciał, żeby poprawić trajektorię lotu. I znowu on! I znowu on! A to jest ziomuś, którego najmniej chciałbym tutaj widzieć. Dobra, tutaj w miarę jestem bezpieczna. W razie czego mogę sobie jeszcze wykopać dziurkę i to już na pewno mi się nic nie stanie. Pewnie straciłem trochę golda. Albo i nie. Lepsza różdżka do bursta chyba. Chociaż opóźnienie ma takie średnie, więc do bursta nadal ta jest lepsza. Tylko jakieś mocniejsze spele tu by się przydały. No zastanawiam się nad tym magicznym pociskiem z odliczaniem. Ale to ładowanie many to też, 104 ładowania many to nie jest aż potrzebna tak bardzo mana. To ładowanie many jest zdecydowanie lepsze. Ładunek mrozu już mam. Niepotrzebna mi ta różdżka w zupełności. Kopanie też mam, więc po co mi trotyl? Na pewno nie do przebijania się przez ściany. Wow, 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 kolego. Jak dużo tu jest w stanie zadać obrażeń? Zaledwie 18 teraz. O, a tu już 39. No, nie za bardzo rozumiem, jak ten spell działa. Tu 30. 30. 39. Chyba w berście najwięcej jestem w stanie zadać 39 punktów obrażeń za pomocą tych pocisków z odliczaniem. Jezu, jak tu jest... pusto. I co tam jest? Znaczy, dobra, to wiem, co tu jest, ale czemu tu jest w okolicy tak pusto?
To mnie ciekawi. Wbijmy tutaj się do tej świątyni. Chociaż w niej chyba też jest, jeżeli dobrze kojarzę, ciemno, więc... No to chyba nie jest dobry pomysł. Ja nie mam po prostu widoczności. Jeszcze różka jest od razu magiczna na samym wejściu, która mi chce zadać obrażenia. Jak na razie... plus duży tej różdżki jest też taki, że... No, to nie jest dobra różdżka do bicia się. A najłatwiej będzie ją trafić w ten sposób. Dobra, padła, bardzo łatwo. Ślad płomieni. O. To jest dobra różdżka do bursta. Tylko, że ma tasowanie. To jest mały przypał. Ale zdecydowanie lepsze opóźnienie i ładowanie jak to. No, opóźnienie to samo, ale ładowanie jest dwa razy lepsze. Ładowanie many jest lepsze niż tu. Maksymalna mana jest lepsza niż tu. Ja bym ją wziął i włożył tutaj jak najwięcej tych magicznych pocisków z odliczaniem. To naprawdę super będzie działało. Tak mi się wydaje. A te pociski mogę odrzucić, bo i tak praktycznie z nich nie korzystam. Są naprawdę średniawe. Tylko czemu tu jest... Aha. Tutaj widzę, jakiś robak się bawił. Tak mówię, czemu tu jest tak pusto? O, no i po mnie. Całe podejście, kochani. O, przeżyłem. Przeżyłem. Ojejciu, już naprawdę byłem pewny, że to jest po mnie. Już się spinałem dupę. Nie spodziewałem się, że zobaczę tego robaka tak blisko. Najgorzej, wejdziesz po prostu do jakiejś nory i... Wychodzi, ziomuś. Dobrze, że miałem ten... laserowy... No, tą wiązkę laserową, ona tłucze jak szalona. Ale on tu tyle dziur narobił, nie wygląda to jak robota jednego robaka. Chociaż może. Ale tutaj by pół mapy z prawej strony przeszedł? Jezu, że mu się chciało. Jaki mam problem z trafieniem tutaj czegokolwiek. Dobra, odbijamy się. To chyba widziałem, nie? Tak, ja tutaj sobie stąd przeszedłem. I teraz mam zagwozdkę, bo teoretycznie widzę przez ściany, więc mógłbym przejść do tej lokacji po lewo, do tej świątyni. I coś tam może zgarnąć. Więc może tam przejdziemy i będę się po prostu trzymał na zasięg. Pocisk kopiący, nic ciekawego. Maksymalna mana 1140. No nieźle, jakby to miało zerowe ładowanie. To by było super. W takich różdżkach najważniejsze jest ładowanie. Maksymalna mana. To mega przyjaciel. Muszę uważać w tym lodowym biomie. Z tymi pociskami, gdy lecą do góry. Maksymalna mana to najlepszy przyjaciel. Niskiego ładowania. Bo opóźnienie to jest mało tam znaczące. I tak tam zazwyczaj najlepiej byłoby dawać właśnie spele, które mają mega duże opóźnienie, które są mega mocne. Nie wiedziałem, że on może złapać różdżkę. Ale on miał pocisk kopiący, więc co on by zrobił? Zakopał mnie na śmierć. Dobra, lecimy dalej. Jak na razie jest ok, jak na razie tutaj zbyt dużo przeciwników nie ma. Ja mam jeszcze 240 sekund widzenia w ciemności. Najbardziej mimo wszystko boję się tutaj nie przeciwników zwykłych, a różdżek. Jak się trafi jakaś różdżka z, nie wiem, silnym magicznym pociskiem, czy tam duży magiczny pocisk, czy jak to tam się nazywa, to przypał wam powiem, przypał. Dobra, weź padnij. Mordo, ty moja. On chyba sprawia, że ja nie widzę dobrze. Albo on mnie teleportuje. To jest chyba ziomek, który teleportuje, ale nie ma problemu. O Jezu, ja nie widzę. Przejąłem światło w moim zwykłym pocisku. I przeleciał przeze mnie ten pocisk. Okej, chyba już wiem dokładnie, jak fazowanie działa. Zapomniałem, że tutaj ciemność w tym pokoju różni się... Co to jest? Co to jest? Zmień mnie, zmień mnie, zmień mnie. Ja nie chcę tak umrzeć. Co to jest za przeciwnik w ogóle? Przerąbany, lawę mogę pojawiać. Nie, 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 ja tu czekam. Dobra, jestem bezpieczny. I chciałbym go zabić z zasięgu. Właśnie, ciemność w tym pokoju, znaczy w tym pokoju, no w tym mini biomie, różni się od ciemności po lewej stronie w pierwszym biomie, tym,
że w pierwszym biomie nie jesteśmy tej ciemności w stanie rozświetlić. W tym biomie właśnie jak mamy jakąś różkę ze światłem, bez problemu jesteśmy w stanie to wszystko rozświetlić. Dobra, jeden padł. Jezu, to jest naprawdę silny przeciwnik jakoś. Wcześniej nigdy na niego nie zwracałem uwagi, bo tutaj jak zazwyczaj byłem, to wydaje mi się, że rzeczywiście miałem w miarę dobre już spele i nawet się nie musiałem takimi przeciwnikami przejmować. A w ogóle co tutaj mam? Zaklęcie łańcuchowe sprawia, że po wygaśnięciu pocisk tworzy kopię samego siebie do... To się dobre wydaje. To się bardzo dobre wydaje. Ta różka też jest niezła. Ale ja muszę mieć te magiczne pociski z odliczaniem. One są zbyt dobre. Chyba że tą różkę bym wyrzucił, ale to też jest trochę głupota jak dla mnie. Zaraz, jeszcze raz sprawdzę jak to działa. A nie, przepraszam, to ja wracam do tej różki oczywiście. Wracam do tej różki. Raz teraz się zrobił. Raz, dwa. A, bo te pociski w ogóle lecą do góry przez tą antygrawitację. Chciałbym to wytestować na jakimś spelu, który wiem jak działa po prostu i zobaczyć jak działa to kopiowanie się pocisków, bo brzmi to naprawdę fajnie. O Jezu, kolejna różka na zasięg. Ale to jest bardzo łatwy spel do uniknięcia, szczerze mówiąc. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jak ja bym miał, kurde, zygzaka, w sensie, że pociski lecą zygzakiem, mając teraz wiertło, mógłbym robić co chcę z tymi przeciwnikami, nawet jakbym wszystko tutaj widział, bo przecież magiczne wiertło rozświetla okolice. No ale z takimi bąbelkami też sporo widać, nie powiem, że nie. Dobra, zbliżam się już do tego miejsca, na którym mamy orba do wzięcia z HP upem. Mam tylko 48 zdrowia. Strasznie się boję tutaj przebywać. Jeżeli uda mi się orba zgarnąć, ja stąd czym prędzej spadam. Idę od razu górą, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce tutaj. Czemu nagle ci przeciwnicy strzelają pociskami takimi? To jest ciekawe. 30 sekund mam jeszcze widzenia w ciemności, więc naprawdę powinienem po prostu wziąć cokolwiek tu jest. Różka też ciekawa jest, jakie różki na maksymalną, niesamowicie maksymalną manę się trafiają cały czas. Pokój kuli, bierzemy i spadamy stąd. Nie mam zielonego pojęcia, co tam się pojawi. Nie chcę nawet patrzeć, co tam się pojawi. Ja wiem tylko, że stąd spadam. 10 sekund mam tylko jeszcze widzialności, widzenia raczej w ciemności. 4 sekundy, ale tu już byliśmy, a jeżeli dobrze kojarzę, ta miejscówka działa tak, że jeżeli tutaj byliśmy już wcześniej, dokładnie, to już wszystko widzimy. Więc nie muszę na nowo tego wszystkiego rozświetlać. No poza tym, tak jak mówiłem, tutaj to światło z mojej pierwszej różki też działa, no i niestety jeszcze nie jestem gotowy nagrywać odcinków na klawiaturze, ale już 40 minut mi się udało tutaj dograć, więc broń Boże, żebym kończył. Robaczek sobie leży. Ja mam pustą butelkę, więc do tej pustej butelki krew robaka w takiej ilości? Spoko loko. Mogę to jeszcze rozwalić jakoś? Żeby więcej tej krwi wyleciało? Chociaż, o Jezu, dałem ciała. A nie, dobrze, dobrze. Niech ta krew, niech to ciało robaka po prostu blokuje krew, żeby nie spływała tutaj. I o to mi chodzi. Dobra, krwi robaka mamy mnóstwo. Mogę się teraz tutaj bez problemu przemieszczać na kolejnym piętrze, widzieć przez ścianę i tak dalej. I wydaje mi się, że to już byłby koniec tutaj na tym piętrze. Sporo rzeczy zgarnąłem, zdrowia mam naprawdę niedużo i nie chciałbym ryzykować. Ale dziwny sklep. Ale speli do kupienia. Zawsze było tylko jeden rząd, teraz chyba to zmienili. Ośmiokątna wiązka pocisków. Ale to jest zwykły chyba pocisk, jeżeli dobrze rozumiem. Przywołanie malutkiego ducha jest bez sensu. Ładunek piorunów jest mega problematyczny dla mnie. Zamrażający wzrok jest niezły, ale ma dosyć mało ładunków. Najpierw sprawdźmy, jakie perki mamy. Macka zemsty.
Gdy poniesiesz obrażenia, przywołujesz potworną mackę i zyskujesz 25% odporności na pociski. Jezu, pociski przeze mnie przechodzą, odporność na pociski? Zyskujesz premię 50% do więcej maksymalnego zdrowia, jednorazowo. Nie jest to złe. Zaklęcia jak bumerang. Chyba nie. Zanim cokolwiek... Zaś już ekran trzęsie. Zanim cokolwiek, chcę sprawdzić, jak działa zaklęcie łańcuchowe. Wiem, że to jest bez sensu na tej różce. Pójdźmy raz. Dobra, kończy się i leci dalej. Nie działa jakoś tak specjalnie, szczerze mówiąc. To jest różka, na której miałem robić bursta, jeżeli dobrze rozumiem. Tak jest. Więc miotacz ognia to jest w ogóle kiepski. Ślad płomieni może się przydać, więc zostawię. Antygrawitacja raczej też się nie przyda. Światło kolejne też raczej się nie przyda, a raczej to powinno być zamienione tutaj. I przerzucamy te magiczne pociski. Jak działa jeden magiczny pocisk? Puści się dalej? A, co ja gadam, przecież ja nie mam tutaj tego. Zaklęcia łańcuchowego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. No, czyli czasami działa, czasem nie. Wrzucę tutaj wszystkie te pociski po prostu. Wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł. I nie wyrabia z maną, więc raczej bym ten efekt stąd zdjął. I teraz... Też z maną nie wyrabia, ale jest trochę lepiej. Niech będzie. To jest fajna różka na zasięg, naprawdę sporo bije. Przyspieszenie. Chciałbym zostawić właśnie. Przypadek wyrzuciłem. Zaklęcie łańcuchowe może mi się przyda. Te świetne wiertła z odliczaniem raczej są kiepskie, więc ja bym je wyrzucił. Zostajemy przy tym. Jedna różka zostaje i będę miał jeszcze slota, a najwyżej wymienię tą podstawową i zostanę tylko przy tych pociskach, bo wydaje mi się, że są po prostu lepsze już od tych bąbelków. Te bąbelki dobiją po 3 i bez przesady. Kula energii z wyzolaczem, nic ciekawego. Ta ośmiokątna wiązka pocisków mnie troszkę interesuje, ale to jest chyba zwykły pocisk, co strzela w 8 stron, więc bez sensu. I tu nie wiem, czy wziąć zdrowie, czy ryzykować coś innego. Ja bym zaryzykował coś innego, żeby było śmieszniej. Zbawienie. Jeśli otrzymasz śmiertelny cios, mając więcej niż jeden PZ, przeżywasz, a twoje PZ spadną do jednego punktu. Duplikacja pocisków. Twoje zaklęcia pociskowe mają szansę się zduplikować, ale masz za to większą podatność na obrażenia od pocisków. Oczywiście, że to biorę. Ale teraz tego będzie. Oj, to będzie dobre, powiem wam, że to będzie dobre. Podatność mam większą na obrażenia od pocisków przeciwników. To racja. Ale plus jest tego taki, że często te pociski będą mnie po prostu omijać. Ja nie powinienem mieć jakichś większych problemów, a przynajmniej mam taką nadzieję, że jakoś to omijanie rzeczywiście będzie działało tak, jak myślę. Cyk, cyk, cyk tu z wami. Prętem, prętem, prętem po... A, nieważne. Nie wiem, czemu mi się tak przypomniało nagle teraz. Z prądem mi się skojarzyło chyba po prostu. Jezu, i ty masz zdrowie. Dobra, ognia to bym wolał unikać. Oblejmy się wodą. Cyk, cyk, cyk. I co tu mamy za różdżkę? Po pewnym czasie wrócisz do miejsca rzucenia tego zaklęcia. Nieciekawe, ale sama różdżka jest niezła. Ale już wydaje mi się, że ja nie potrzebuję więcej takich różdżek burstowych. No to już świetnie sobie daję radę. Ta różdżka jest naprawdę gites. O Jezu, i cały czas mi brakuje latania. Wydaje mi się, że troszkę nie doceniam, grając w Noite, perków, które zwiększają umiejętności lewitacji. O Jezu, ale się ślizgam jeszcze w tym oleju najgorzej. Okej, różdżka stąd wylądowała tu, więc się nie powinienem jakoś specjalnie bać. Wrzućmy tutaj wodę, zmienimy to wszystko. I mamy magiczny pocisk, potężny magiczny pocisk. Z chęcią bym go wziął. Opóźnienie zwiększa. A, bo to jest to. Magiczny pocisk z odliczaniem, magiczny pocisk po prostu bez odliczania. Zużycie many 40, zużycie many 30. Nie wiem, co lepsze. Bo akurat przy nim różnica jest bardzo mała, a to atakowanie przeciwników zza ścian jest naprawdę gites.
No, ja mogę sobie stać i tak tłuc. Największy jest problem tylko z odrzutem, bo rzeczywiście odrzut jest niesamowity na tej różce teraz. Jak jeszcze moje pociski mają szansę się podwoić, to już w ogóle. I teraz się nie pozbędę po prostu prętem. Po jajach. Kto to śpiewał? Czy to był jakiś prank, czy to był prawdziwy normalnie? O co, ty masz jakąś różkę, czy mi się wydawało? Czy ta piosenka to był jakiś prank, czy to był naprawdę jakiś zespół, który ma inne piosenki? Zabawne jest to, że niektórzy widzowie kompletnie nie wiedzą, o czym teraz mówię. Dziwnie może brzmieć z moich ust prętem po jajach. Dobra, macocha, czy tam... Jak tam się nazywasz? Maciora na ciebie mówiłem. O, maciora. Padaj, rzesz. O, i co to jest za przeciwnik? Pierwszy raz go widzę. O, ale tutaj golda jest do zgadnięcia. Weź mi, spadaj stąd w ogóle. Mogę cię tak uderzyć? O, mogę cię tak uderzyć i to mi wystarczy. Nie widzę już niestety okolicy, a to by mi się przydało. Bomba, dobra. Cały czas mi się myli shift z tabulatorem. Zapominam, że w Nojcie dostęp do ekwipunku jest pod tabulatorem, nie pod escape'em. Znaczy shift właśnie, shift z tabulatorem. Escape mi się myli z tabulatorem. Dobra, na luzaku. Mało obrażenia, ale do przeżycia. Jest kolega, który leczy. Kolega, który leczy, którego nie za bardzo mam jak wkurzyć, bo zazwyczaj on chyba nas leczy, albo jak go oblejemy potką berserkium. Ty masz różdżkę. Ale ja się mogę tym zająć. Dobra, ja cię zabiję jednak, bo nie sądzę, abym dał radę zgarnąć potkę berserkium. Ale to było niebezpieczne. Muszę jakoś rozwalić, o właśnie, tę bombę. I powinno być ok. Rozlejmy tu trochę wody, nie wiem, czy to cokolwiek da, mam nadzieję, że tak. Nienawidzę tych wielkich beczek, czy co to jest? Dodatkowa mana, ale to jest dobre. Jako ta różdżka jest też dobra. Oj, to jest git, to jest bardzo fajne. I kolejna różdżka, Jezu, ile tu jest różdżek obok siebie. Detonacja uśpionego kryształu, nic ciekawego. Różdżka też nie należy do jakichś nie wiadomo jak dobrych, więc ja bym to olał i idziemy dalej. A ty skąd żeś? O co tu chodzi? Przepraszam bardzo, czemu ten przeciwnik się teleportował? Czy mi się wydawało coś? No, byłem w stanie przyznać, że ten przeciwnik mi się teleportował do mnie. O, to jest lawa? To jest różdżka w lawie, czy mi się wydaje? Chyba tak. Ale jaja. Pierwszy raz doprowadziłem do tego prąd. Ale bajer. Nie wiedziałem, że tak to może zadziałać, że możemy doprowadzić prąd do tego wiertła i ono rzeczywiście zacznie wiercić. Ale czadzior. O nie, to jest sklep z podkami. Dobra, już wszystkie rozwaliłem pewnie i tak, więc olać, no oczywiście, że wszystkie rozwaliłem. Może kiedyś mi się uda tą potkę Midasa w ten sposób stworzyć, że wszystkie różdżki po prostu... Różdżki. Wszystkie płyny w okolicy porozwalam, połączą się w jedno i jakimś cudem wyjdzie niedoszłemu alchemikowi Łukaszowi Rywce potka Midasa zamieniająca wszystko w złoto. Od jednego z widzów słyszałem, że to jest dosyć częste. Znaczy ktoś tam pisał, że... Potka Midasa? O, w ogóle cię nie widziałem. Że potka Midasa właśnie jak się tak rozwala po prostu wszystkie potki na glebie. Trafia się dosyć często. Ale tylko od niego tak słyszałem, bo i z materiałów na YouTube, jakie oglądałem, i z większości już waszych komentarzy, no raczej wychodzi na to, że są osoby, które grały setki godzin w Nojte, a jeszcze im tej potki nie udało się stworzyć, bo to jest oczywiście potka, która jest losowa przy każdym podejściu. Nie możemy poznać jej receptury, chyba że znamy Sida i tam chyba to jest w stanie się rozpracować, albo po prostu jak się
już pozna tę potkę, to można, nie wiem, seeda wziąć od kogoś i wiedzieć dokładnie, co się zmiesza, aby komuś pokazać, jak to działa. Bardzo chciałbym zgarnąć tę różdżkę. Twoje działania rozgniewały... Co ty gadasz? Przecież nic nie zrobiłem. Musi robak gdzieś być. Myślę, to ja mam na baczności teraz. Na bak musi być robak, no gdzie? Gdzie ja? Dobra, widzę HP upa. Nie mam zielonego pojęcia naprawdę, czemu moje działania mogłyby rozgniewać Bogu. I to nie zadaje tak dużo obrażeń, jak mi się wydawało, że będzie zadawało. Ale dobra. Trochę oleju. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło. A to jest takie odległości, to jesteś mega easy przeciwnikiem. Dobra, dostęp do kolejnej różdżki, bez żadnych problemów. Dostęp do HP upa, bez żadnych problemów. A tu mamy duży pocisk plujki, który jest raczej kiepskawy, ale różdżka jest genialna. Ładowanie many niesamowite. Nie wiem, co teraz zrobić z tym wszystkim. Bo mimo wszystko, mając dodatkową manę, wypadałoby mieć różdżkę, która ma dosyć niskie ładowanie, jak ta. I wtedy mógłbym strzelać na przykład magicznym pociskiem po prostu. Z takiej podstawowej różdżki. Dodatkowa mana, jakieś świetlne wiertło. Magiczny pocisk, nawet z odliczaniem. No Jezu, przepraszam. Na czkawkę mi się zbiera. Na pewno tego nie oddam, ja muszę mieć dodatkową manę. Na pewno nie oddam świetnego wiertła. Oddam podstawową różdżkę i za tą różdżkę po prostu jest tak genialna. I lecimy dalej. Dobijamy się tu do truty. Zastanawiam się, jak mogłem rozgniewać bogów. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, maksymalne zdrowie zwiększone. Mam tylko 128, znaczy tylko 128 zdrowia, 8 zdrowia, a wcale nie tak mało. I jak jestem w stanie pozbyć się... prąd. Ja nie chcę tego rozwalić. Nie chcę dostać prądem, więc rozwalmy wszystkie elektryczne rzeczy w okolicy. Chyba jest luz. Jak jestem w stanie tu się dostać? No, świetne wiertło, tak średnio sobie radzi, szczerze mówiąc. Chyba lepiej byłoby... dobić się tam od spodu. Ja jeszcze w razie czego wypiję przyspieszym, żebym od razu stąd szybko spadał. Dobić się tu od spodu i uciec zanim lawa się na nas wyleje. No i git, dostęp do różdżki będziemy mieli, ja tu jeszcze mogę okolice trochę pozwiedzać. Cały czas klikam ten escape, no. 48 sekund. Widzimy, o Jezu. Czemu ty masz różdżkę? Nie na długo. Albo nie, jeszcze będziesz ją miał, okej. Ile różdżek jest tutaj na tym piętrze, masakra. Dobra, różdżka padła. Możemy podejść. Obleję się wodą. I mamy magiczny pocisk. Jeszcze poczwórne zaklęcie, jakie to jest dobre. Czemu? Jaka świetna różdżka też. Praktycznie lepsza od tej. No. Chociaż ładowania many nie ma takiego genialnego. Mam jeszcze dwa świetlne wiertła. Dobra, ty jesteś nie... ty jesteś gituwa. Wydaje mi się, że dwa świetlne wiertła powinny mi wystarczyć, ale tak naprawdę też. Czym ja się martwię? I tak rozgniewałem już bogów, więc jedyne, co mogę teraz zrobić, to wejść do świątyni i wyjść z niej świetlnym wiertłem normalnie do góry, jak człowiek. Co ja się tam będę przejmował? Dobra, tylko teraz, żeby tu było w miarę bezpiecznie, oblejmy to jeszcze raz w razie czego wodą. Plus do obrażeń, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre z takim podstawowym, na przykład, pociskiem plujki. Dobra, skoro rozgniewałem bogów, ja i tak wiem, co na mnie tutaj czeka. Idziemy do świątyni. Ja wejdę do wody, uleczę się. No i jak to wygląda? Gdzie jest ten Skevarish, jak on tam się nazywał? No jest. Standardowo. Bardzo mnie dziwi, że serio... On się rozgniewał, bo ja kompletnie nic nie zrobiłem, a nie widziałem tego. Nie widziałem żadnego robaka w okolicy. Różdżka średnia, różdżka średnia. Różdżka śmieszna. Pocisk błyskawicy jest dosyć niebezpieczny.
Bardzo dużo slotów widzę, ale to jest nic ciekawego, chociaż 6 zaklęć na rzut, no to to jest grubo. A tutaj jedno zaklęcie na rzut. Dobra, sprawdźmy może najpierw, jakie mamy perki. I potem będę myślał. Przyciąganie złota, nic ciekawego. Plamy spadają w szybkim tempie podczas ruchu, nic ciekawego. Twoje zaklęcia odrobiny naprowadzają się na wrogów. To jest już git. No to teraz trochę by mi było szkoda nie wrócić się po ten pocisk plujki, jeszcze jak mam zwiększone obrażenia. Tam jedna różdżka była na zwiększone obrażenia. A to już jest coś naprawdę fajnego. Dobra, jaką ja różdżkę miałem i co tu miałem w ogóle kombinować? Możemy na razie zrobić taki myk. I wydaje mi się, że to będzie ciało zdecydowanie lepiej. No, porównywalnie można by powiedzieć. Ładuje się tam chwilkę, ale... ładowanie many i maksymalna mana nadrabiają to. Muszę wrócić na to piętro wyżej. No nie ma szans, żebym nie wrócił. Mamy tam za dużo dobrych speli, za dużo fajnych różdżek, które muszę tutaj zanieść i wszystko edytować. I właśnie, skoro będę zanosił tam te różdżki, wypadałoby te różdżki, które tutaj chciałbym edytować, zostawić. Czyli zostawiamy różdżkę tę, zostawiamy na pewno to. I ta różdżka mnie nie interesuje. No, nie interesuje mnie ta różdżka. A to sobie zostawię do ataku, jakby tam się coś pojawiło. Nie wiadomo, czy tam jeszcze jakiś przeciwnik po prostu nie został do zabicia. O Jezu, i to kopanie teraz najgorsze, najgorsze. Ale już wychodzimy. Pozdro z więzienia. Napiję się jeszcze raz krwi potwora, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Bo tędy chyba nie szedłem, więc... będę musiał się wrócić na... ojejciu, ojejciu, ojejciu. Nie chcę iść w lewo. Nie chcę się chować w lewo, bo... tam widzę bardzo nieprzyjemne... co to jest? Co to jest? Czemu mnie to zmieniło? Czemu tu jest polimorfia? Idę sobie stąd. W ostatniej chwili mnie przemieniło. O Boże, no to było trochę niebezpieczne. Dobra, maciora. Wynocha mi stąd. Dobra, idziemy w lewo. Wydaje mi się, że w lewo powinienem iść. I tutaj właśnie nie chciałem iść z uwagi na to, co widziałem w odległości. Czyli kolejne boilery. Czy jak tam, nie wiem jak to nawet nazywać. Które nieraz już moje podejście skończyły. Dobra, już widzę, gdzie jesteśmy. Mamy tutaj ten sklep z potkami, czy jak tam, co to było. Nie wiem tak naprawdę co. Może nawet potek tu nie było. I gdzie były moje różdżki? I które różdżki chciałem wziąć? Tą na pewno chciałem wziąć, bo miała mnożnik na zwiększenie obrażeń. A skoro... o Jezus, czemu tutaj ta lawa przeszła? A skoro wziąłem tą na zwiększenie obrażeń, chciałbym się wrócić po tą moją z bąbelkami, bo ona teraz będzie dobra, bardzo dobra. Więc wracamy do świątyni. No i tak. Iskra bąbelkowa plus do obrażeń dodatkowa mana i to jest średnie. Lepsze będzie, jak się da świetne wiertło. Albo i nie, albo nie będzie. Tu nie trzeba nawet ładowania many dawać. Tu po prostu trzeba dodać świetne wiertło. Kurde, brakuje mi czegoś z niskim ładowaniem. To ładowanie prawie zerowe. Ale ma tasowanie i to wszystko psuje. Ale tu była chyba lepsza różdżka do tego, nie? Nie. Nie. Dobra, na pewno zrobię tak, na pewno zrobię tak. Na pewno zrobię tak. I się zastanowię, co tu jeszcze wykombinować, bo... jakoś specjalnie mnie to nie zadowala. Szczerze mówiąc. A jak to będzie dawało radę bez opóźnienia? No zdecydowanie lepiej. Znaczy bez opóźnienia, bez dodatkowej many. Dodatkowa mana tak naprawdę nigdzie mi się tutaj jeszcze nie przyda. Ogarniemy to później. Wiem, że jeszcze jedna różdżka była do zgarnięcia. Nie pamiętam dokładnie jaka, ale chciałbym zobaczyć rzeczywiście, co tam było. No i co? I lecimy dalej. Na kolejne piętro.
Perk już chyba wziąłem, tak, bo ten samonaprowadzający pocisk brałem. I mówię, tak normalnie jakoś specjalnie bym się tym nie przejmował, ale samonaprowadzający pocisk jest niesamowicie dobry z iskrą bąbelkową, która sama w sobie dużo obrażeń nie zadaje, bo tam chyba tylko 3. Ale na niej zwiększenie obrażeń to zwiększenie obrażeń o 5, czyli praktycznie no, 3-krotne zwiększenie obrażeń. Tylko gdzie była jeszcze jedna różdżka, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, gdzie je szukać. Tutaj? No, chyba nie tutaj, chyba nie tutaj. Wydaje mi się, że gdzieś w górze, albo tutaj po lewo na górze musiała być jeszcze jedna różdżka. Nie pamiętam z czym, ale chyba była gituwa. No, poczwórne zaklęcie. I ojej, to jest dobra różdżka. To jest dobra różdżka. Dobrze, że się po nią wróciłem. To jest najlepsza różdżka. Praktycznie opłacałoby się tylko po nią wracać. Dobra, w ogóle napełnijmy wodę na nowo, bo z tym jest troszkę problem. I teraz tak, to jest nasza główna różdżka do bicia, która nie ma tasowania, która ma plus do obrażeń, która ma iskrę bąbelkową i która będzie miała dwa razy świetlne wiertło. Tylko nie wiem, w jakiej kolejności to powinienem dawać. No i co ciekawe, nadal coś się ładuje. Może w tej kolejności. Nie, w tej. W tej jest lepiej, w tej jest lepiej. A jak nam tak? Chyba było lepiej tak. Więc niech zostanie. Plus do obrażeń. Dwa razy świetne wiertło. Ta różdżka ma na tyle dobre ładowanie many, że bez problemu sobie da radę strzelać tak w miarę często. Bez uzupełniania tej many. Nie git. Poczwórne zaklęcie. Na pewno dam tutaj. Chociaż to ma tasowanie i trochę przypał. Ale i tak. Czasami wystrzelimy wszystkie pociski naraz. I o to mi chodzi. Ale to jest śmieszne. Różdżka do wiercenia. No, tak średnio sobie będzie dawała radę z wierceniem teraz. Ale ona jest zbyt dobra, żeby jej nie wziąć. To jest naprawdę tak dobra różdżka. Jak będziemy mieli tylko coś, co kosztuje ze 100 many, a nie więcej, to mogę coś z tej różdżki zrobić. A ta mnie nie obchodzi, więc ja bym ją wyrzucił. Ta byłaby do wiercenia lepsza jedynie. Ale jakoś specjalnie mi na wierceniu na razie nie zależy. Dobra, idziemy dalej. Niech będzie, niech będzie. Ciekawe, jak ładunek mrozu by na tym działał. A, co ciekawe, ładunek mrozu nie mrozi pociskami, tylko... Chyba, że to przed pociskiem. Tak, to przed pociskiem trzeba dać. To kompletnie zmienia postać rzeczy. Czyli tak samo to muszę dać tu, a to muszę dać tu. Nie, ja nie, nie, nie znam się na kolejności, niech zostanie tak. Teraz te pociski powinny mieć zwiększone obrażenia. Rzucają się dosyć wolno. Ale naparzają, tak, bo teraz mam zwiększone na wiertło, a teraz mam zwiększone na pociski. I o to mi chodzi. Dobra. To by było wszystko. Tak jest. To by było wszystko. Czy jakieś spele jeszcze mam dobre? Nie, nie. Nie, nie, nie. Dobra, idziemy dalej. Ciekawie się porobiło. Jak to tłucze. Oj, śmiesznie, śmiesznie. Ludzie, ludzie. Co wy robicie najlepszego? Dobra, ja ich atakuję za ścianę. Nie mam zamiaru tam podchodzić w ogóle. Okej. Okay. Podziemna dżungla. Czy to bije tak dużo, jak mi się wydaje? Czy naprawdę bije po 80? O Jezu, nie mam jak min rozwalać teraz, jak... Moje pociski są same naprowadzające w stronę przeciwników, a to jest akurat mały problem. Ale nic, idziemy dalej. Czy jestem jeszcze jakoś w stanie się kopać? No, w miarę nieźle to kopanie idzie. Jezu, jak tłuką te pociski bąbelkowe, to jest chore. To jest takie małe zwiększenie obrażeń. Jakbym miał jeszcze różdżkę, na której mógłbym więcej speli założyć i zrobić z tego różdżkę z zerowym czasem tak naprawdę ładowania, z zerowym opóźnieniem, ja bym zabił każdego momentalnie. Oho, widzę, że tam coś było. Nie wiem, czy czasem nie różdżka, więc wolę jakoś specjalnie nie podchodzić. I
te miny są naprawdę mega upierdliwe, gdy my nie jesteśmy w stanie rzeczywiście nic z tym zrobić. Tak to chociaż sobie mogłem z daleka je porozwalać, a teraz nie za bardzo. Co tam lata? Ukos Kiwi. Okej, okay, czyli to jest to. Kiwa z Kiwi, tylko w wersji z prądem. Nic ciekawego. Wypijmy krwi potwora trochę. Po którą tak naprawdę mógłbym się nawet wrócić te dwa piętra wcześniej, ale no już. Trochę chyba za późno na to. Jak dużo to jest w stanie rozwalić? Całkiem sporo. I czemu tu jest grzybowy biom? Tak szybko już tutaj dotarłem? Najwyraźniej. O, i co ciekawe. O, super, się zablokowałem. Co ciekawe, jak jestem tutaj, na przykład mogę widzieć, że to jest zarośnięta ziemia. Okej. O, i teraz widzę, że to jest toksyczna skała, ale dopiero jak się przekopałem. Dopiero jak to zobaczę. Tak, dopiero jak to zobaczę na własne oczy, jestem w stanie stwierdzić, że to jest toksyczna skała. Fajna sprawa, nie wiedziałem, że tak to działa. Dobra, może pójdźmy najpierw do dołu. To jest chyba łatwiejsza różdżka do dostania. A to jest mechanik! On leczy przeciwników mechanicznych! Okej, dlatego on mi nie zadawał obrażeń. Nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Czuję się tu bardzo niebezpiecznie. Ojej, czuję, czuję. Dobra, robimy seryjkę. Elo. Co tu mamy? Dużo świetnych wiert. Właśnie, nie muszę nawet ich nazwać świetlnymi wiertłami. Są świetne wiertła. A tu co mamy? Tyle samo świetlnych wiertł? Wiertu? Tak, dobrze. Tylko, że to jest różdżka, która rzuca 4 spry na raz. Ale nie, no, ładowanie mamy tak żałosne, że nawet nie będę tego brał pod uwagę. Idziemy wyżej. Tam widziałem jeszcze chyba z jedną różdżkę i ja bym stąd tak naprawdę spadał. Ja naprawdę, spele mam całkiem niezłe. Teraz mi bardziej zależy na pieniądzach, na jakichś fajnych perkach może. Coś w tym stylu raczej. O Jezu, te miny głupie, no. One naprawdę dużo biją, ja serio nie chcę otrzymać obrażeń od tych min. Bo mimo, że podejście mam fajne i obrażenia niezłe, to jest nojta, to się może skończyć w sekundę. Co to jest za różdżka? Punkt świetle, niezwykle skoncentrowany punkt światła, który po chwili wybucha. Kula energii, kule elektryczne, przywołuje 3 kule elektryczne o krótkim zasięgu. Larpa w górę, sprawia, że pocisk wystrzeliwuje swoje kopie na trajektorii w górę. A to jest śmieszne. Kolejny magiczny pocisk z wyzwalaczem. Duża magiczna... Ile tu jest speli? No jak ja miałbym tego nie wziąć? I to tylko jeden spel wyrzuca naraz. I jeszcze ma tasowanie, ale to jest bezsens. Ale ta larpa jest ciekawa. Pocisk wystrzeliwuje swoje kopie na trajektorii w górę. To jest git, bo moje pociski i tak są samonaprowadzające. Jakbym to zrobił na jakimś pocisku, który wolno leci, to by było mega opłacalne. Dobra, wolę te 4 świetne wiertła tutaj. To ładowanie 780. Może i rzeczywiście ta larpa z czymś? Ale to sam modyfikator, który 120 many ma, to nie, no ja potrzebuję coś, co ma większą maksymalną manę. Dobra, zamieniam tę różkę, najwyżej się po nią wrócę, jeżeli będę miał taką ochotę. A tymczasem idziemy dalej. O, mam więcej pieniędzy niż myślałem, 2200 golda, nieźle. Szkoda tylko, że tej krwi potwora już nie mam. Oczywiście, szkoda, że się nie wróciłem po to, bo... No to widzenie przez ściany ułatwia niesamowicie tą rozgrywkę. Tutaj teraz muszę za każdym rogiem uważać na to, co się dzieje. No bo to jest nojta. Trochę ci przeciwnicy tam płoną. No ale tu w ogóle wszystko w okolicy płonie. O, a jemu już bardzo mało obrażeń zadaje na przykład. No to jest ciekawe. I te pociski też przez niego przechodzą. Jezu, jak ja mu mało bije. Czy ty masz jakieś zwiększoną odporność na obrażenia, czy coś? Być może. Jak będę bardzo chciał, mogę kopać tą różdżką. Wolno będzie, ale... Mogę. Dobra. O Jezu, nie no, to jest... To jest to piętro, na którym zaczyna lagować bardzo. Więc ja bym na razie stąd spadał. Ja wyżej tutaj za chwilę jeszcze wrócę. HP-upa brać jeszcze nie będę, ale ciekawe mnie już te różdżki nowe. Zawsze rzuca, co to jest? Łuk prochu strzelniczego. Uuu, nie ma szans. Zawsze rzuca
Przyspieszający strzał powoduje przyspieszanie pocisku podczas lotu. Ale sama różka. Sama różka nie za, ale ma tasowanie. No to nie jest aż taka dobra, jak mi się wydawało. A! I zapomniałem tutaj o koledze. Na którego teraz nie mam za bardzo. Co to było? Nie mam za bardzo na siebie speli. No, o tym nie pomyślałem. A, dobra, nieważne. Cały czas mam tutaj świetlne wiertło. I czy ja mam po raz kolejny duplikację pocisków? Co jest? Git, to jest jakieś podejście, nie wiem. Z tymi samymi perkami, to ja mam teraz szansę w ogóle, że one się wszystkie poduplikują. I tego będzie z miliard. Czarna dziura, nic ciekawego. Różka w miarę okej. No, różka całkiem fajna. I to są identyczne prawie, że różki. Ta jest trochę lepsza, ale ma tasowanie. One mają tasowanie, wszystkie te różki. A ja bardzo potrzebuję różki, która nie ma tego tasowania. Duża pojemność, ale to też, to ten proc strzelniczy, to ją kompletnie eliminuje. Dobra, jak ta larpa działa, bo nie mam zielonego pojęcia. No jak pocisk leci szybko, to ta larpa chyba nic nie robi. A jak to bym strzelił tu? To jest już śmieszne. To już jest bardzo śmieszne. No, to jest git. Nie wiem, czy tego tu nie ogarnąć jakoś. Albo z kulą energii. Jak to działa z kulą energii? Kula energii leci zbyt szybko, żeby gdziekolwiek skręciła, a mówię, ten... Ta iskra bąbelkowa leci na tyle wolno, jeszcze się odbija od ścian, to jest idealne połączenie, naprawdę. To trzeba coś z tą larpą zrobić. Tylko na innej różdżce, to na pewno. Może zamienimy różdżki po prostu, tak? Ona ma tasowanie, to jest najgorsze. Ta nie ma tasowania. Dosyć duże ładowanie i to też jest przypał. Nie ma ładowania many, Jezu no. Nie dogodzisz, nie dogodzisz. Mi wystarczy coś takiego. Nie wiem, czy to jest lepsze od tego, co było. Raczej nie, jeszcze nie mam nóżnika na obrażenia też w ogóle. Chyba, że w ogóle zmienię to w ten sposób, że dodam... Co tu się stało? Nie wiem, ale zrobiło się nagle cicho. A, pociski z larpy, które się pojawiają, nie mają na sobie mnożnika na obrażenia, chyba że zrobię tak. No, to nic nie zmienia, niestety. Może tak zostać, może tak zostać. Mi się podoba. Duży rozrzut na nic. To bym dał tutaj jeszcze może. Duży ognisty pocisk bez sensu, miotacz błyskawic bez sensu. Łuk elektryczny. O Jezus Maria. Łuk elektryczny jest dobry tylko... Okej, zapomniałem jak to działa, nie chcę tego. Na pewno tego nie chcę. Jak działa punkt świetlny? O, tego jeszcze nie wiem. Fajnie. Naprawdę fajnie. Duże zużycie many. Ale mi się podoba. Dobra, wiecie co, ja tu nie będę chyba kombinował nic. Jedyne co mi się jeszcze rzuca na oczy, to esencja w potęgę, czyli zwiększa obrażenia zadawane przez pocisk na podstawie liczby pobliskich wrogów. Dać to na przykład tutaj. Spali się to z many mega szybko. Ale jako taki pocisk, żeby rzeczywiście raz wystrzelić, jak to ma max many. Całkiem fajna sprawa. Wszystko. Zostawię sobie to. Wyrzucę to, wyrzucę to, wyrzucę to, wyrzucę to. Zostawię to. Zostawię to. Wszystkie te zaklęcia tutaj niech będą. I różdżka jedna do wyrzucenia. Wszystko. Ja się wracam i to by było chyba tyle. Jak na to piętro oczywiście. O, to mi zadaje obrażenia, trochę przypał. Nie jestem w stanie za bardzo się teraz też kopać. O, najgorzej. Nie jestem w stanie wrócić. Czy jestem, ale to bym kopał 5000 lat, więc chyba dam sobie spokój. Wypijmy tak do tej potki i jak dostanę jakąś potkę...
która pozwoli mi kopać. Kopać, która pozwoli mi na siebie wrzucić świetne wiertło. Co się mówi świetne wiertło? Która pozwoli mi na siebie wrzucić świetlne wiertło. Ała. Ale ty bijesz. Ale to jest wszystko średnie. Co ja porobiłem najlepszego tutaj? To nie działa. Tak jak miało. Ała. Nie podoba mi się to piętro. Bardzo mi się nie podoba to piętro. Wiecie co? Wydaje mi się, że mogłem przecenić pocisk bąbelkowy, czy tamten iskrowy. W ogóle się wywaliłem na głupi łeb. Co to było w ogóle? Coś na większy zasięg. Mogłem coś próbować chyba z tym pociskiem światła, czy tamtym... no tym takim białym promieniem, co leciał i eksplodował. Fajnie to nawet wyglądało i rzeczywiście z ładowaniem many i świetlnym wiertłem mógłbym coś tam ogarnąć. No ale nic. Powiem wam, że godzina 20 nagrania i... bolała trochę ta ręka podczas grania, ale jeszcze znośnie. 5:41, wydaje mi się, że mogę pójść spać. Wam za to dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym, nie mam zielonego pojęcia kiedy. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!